chciałabym zapytać, bo na początku tej konferencji pan powiedział, że mierzymy się teraz z dużym kryzysem, a jednocześnie pan minister Przemysław Czarnek przekazuje 40 milionów złotych na siedziby dla organizacji, tutaj cytuję, nielewackich, dla fundacji, które zajmują się edukacją. No i chciałabym zapytać, co pan zamierza zrobić w tej sprawie, bo wiemy, że opozycja złożyła wniosek do CBA, do Najwyższej Izby Kontroli. Czy w takim razie będzie być może jakaś dymisja ministra Czarnka albo po prostu jakieś konsekwencje? Zamierzam podziękować panu ministrowi za to, że stara się według bardzo jasnych, bardzo transparentnych i uczciwie dla wszystkich obowiązujących kryteriów stara się wspomagać różne organizacje pozarządowe. I być może są organizacje, które wcześniej w czasach Tuska i Platformy Obywatelskiej miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone.